Zgadza się skarga na przyznanie skarga. To uczynił się pan na radę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam odbycie drugiego czytania. Przechodzimy do głosowania. Druk 1088. Głosujemy. Głosem za, przeciw, wstrzymujących się. Wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu. Dziękuję za to głosowanie. Przyjąłem dużo wynik. Głosów za 34. Przeciw 0, wstrzymał się. Stwierdzam podjęcie uchwały do druku 1088. Szanowni Państwo, druk 1089. Skarga na prezydenta miasta Krakowa. Pani Przewodnicząca, Pan Prezydent, Państwo Radni, do druku 1089 wpłynęła żadna poprawka, nie jest poprawka. Dziękuję. Stwierdzam odbycie drugiego czytania. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania. Druk 1089. Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Bardzo proszę. Dziękuję za to głosowanie. Głosów za 27, przeciw 0. Wstrzymało się 0, nie brało udziału w głosowaniu 0. Szanowni Państwo, stwierdzam podjęcie uchwały. Szanowni Państwo, druk 1090, skarga na prezydenta miasta Krakowa. Reprezentuje pana radna Milita. Bardzo proszę. Panie Przewodnicząca, Pani Prezydenta, Szanowni Państwo Radni, do druku 1090 nie wpłynęła żadna poprawka. Bardzo dziękuję. Stwierdzam odbycie drugiego czytania. Przechodzimy do głosowania. Za 1090. Uprzejmie proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Popatrzcie na radnych, już głosuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Zamykam głosowanie. Przyjmę proszę o głosowanie. Głosów za 31. Proszę. Przeciw 0. Wstrzymało się 0. Stwierdzam podjęcie uchwały do druku 1090. Szanowni Państwo, druk 1091, skarga na prezydenta miasta Krakowa, reprezentuje pana radnego. Panie Przewodnicząca, Panie Prezydent, Szanowni Państwo, Szanowni. Do druku 1091 nie wpłynęła żadna poprawka, nie jako poprawka. Bardzo proszę, pan sekretarz. Szanowni Państwo, chciałbym zabrać głos poinformować Państwa, że do tego projektu uchwały, który pan Harwany wystarczy. Pan Wojtek wystarczy, proszę. Wystarczy. Za zasadną stratę na działalność prezydenta, pan prezydent skierował dodatkowe wyjaśnienie przewodniczącego rady z informacją, jak najkrócej może powiedzieć w ten sposób, że zarówno okoliczności faktyczne i uwarunkowania prawne, obiektywne oceny prezydenta nie pozwalają uznać tego stanu rzeczy za taki, który dawał mu podstawę do uznania skargi, jak właśnie w sprawie za zasadę. Mówię to informacyjnie, bo oczywiście Państwo protestujecie, panie Milo, jakby wytwarza to jakby sytuacja nie do końca precyzyjna, bo skargi te są objęte obecnym postępowania administracyjnego, bo to też zaczepienie różne postępowania w ramach spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ma dramatyczne uzasadnienie do tezy daleko idącej, że skarga jest zasadna. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, stwierdzam odbycie drugiego czytania. Przechodzimy do głosowania. Muszę się przygotować. Głosujemy. Zaraz, tak, to jest chyba kamera czynna. Proszę, nie, bo coś chyba... Ale głosujemy, tak czy inaczej. Tak, szanowni Państwo, głosujemy druk 1091. Przepraszam. Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Bardzo dziękuję za to głosowanie. Proszę o wynik. Głosów za 21, przeciw 6. Wstrzymało się 8, została uchwała, została przyjęta.